Was, kochani, dzień dobry, jeszcze raz się cieszę, bardzo się cieszę, że jeszcze raz możemy rozmawiać. Ja tutaj patrzę głęboko w tą, w tą soczewkę, tutaj i myślę sobie, hmm, ciekawe jak to patrzy z drugiej strony. Kochani, chcę dzisiaj powiedzieć na, odpowiedzieć właściwie na wasze pytania, a pytania były takie. Co robić? Co, co robić w tej sytuacji? Co możemy zmienić? Co ja mogę zmienić? No, jak mogę się przygotować? To ja już rozmawiałem o tym w innych, co się dzieje, też rozmawiałem, ale co ja mogę zmienić? No, wiecie, ja Wam powiem: przede wszystkim ludzie, te, ta, ta, ta niewielka ilość, ta przyprawa, te 10% albo mniej niż 10%, kochani, tych świadomych, zdeterminowanych, celowych ludzi. To jest, ta sól. to jest ta sól. I Pan Jezus nazwał swoich uczniów solą świata. Ale co z tą solą, jak ona taka nędzna, mdła, taka jak świat? Jeżeli sól ma smak tych kartoszków, które ona powinna posolić, albo smak te, tego rosołeczku, no, to, no to, to co to za różnica, czy ta sól jest, czy jej nie ma? Sól musi być wyrazista, musi być inna. I zawsze jest jej mało. Mało wystarczy, żeby zmienić smak całości. No, i w naszych czasach, teraz ostatnio wstyd się przyznać, ale sól, słabiutka, słabiutko. Solą kościoła stał się świat. A... Kościół jest taki jak świat często. No bo popatrzmy na tę reakcje. No, zabroniono nam, zabroniono nam yy, świętować yy, rok temu. Yy, zabroniono do kościoła, spotykać się i tak dalej. No i ludzie ze względu na stach, ze względu na lęk przed śmiercią, a nota każdy i tak umrze, i nota yy, choćbyś już nie wiadomo, jak się wyświetla, to nie dodasz nawet godziny do swojego życia i jednego włoska siwym nie uczynisz. Yy. Jeżeli Ci Pan Bóg nie pozwoli na to i nie zdecyduje, że to właśnie teraz i właśnie to możesz zrobić. Także pamiętajmy, że taki, taki strach nic nie daje, chyba że, chyba że nie wierzysz. No jak nie wierzysz, no to nie wierzysz. No w porządku, ale co można zrobić? Co można zrobić? Wiecie, dam Wam taki przykład. Z roku 160. Chyba siódmego, coś takiego, przed naszą erą. Otóż była sytuacja. Tam, gdzie teraz jest. Tam, gdzie jest teraz tak zwana ziemia święta a wiem to z pierwszej księgi machabejskiej, kochani. Ta księga, ta księga jest, jest w bardzo fajnej Biblii, tak Biblia pierwszego Biblia kościoła, wszystko co Pan Jezus mówił jest słuchajcie, na czerwono. Wszystkie dodane te księgi, takie tylko katolickie, których protestanci nie, nie czytają, to, to jest na niebiesko. Wszystkie inne rzeczy są na czarno, także nie ma wątpliwości. No i bardzo, bardzo fajna Biblia. I te księgi, księga machabejska, to jest jedna właśnie z tych dodanych, później trochę do kanonu. I tutaj jest taka sytuacja. Królestwo Izraela zostało pobite, podbite przez Pogan. No tacy greccy byli. No i e, przeczytam Wam kilka takich fragmentów, i zobaczycie, jak oni zareagowali na to, jak my możemy zareagować, albo jak my reagujemy. Posłał król poprzez gońców pisma do Jeruzalem i do miast Judy z zarządzeniem, że mają przestrzegać obyczajów obcych tej ziemi. Obcych. Obcy to nie my, nie my, tacy Niemcy. Yy, chciałbym powiedzieć obcy. Yy. Że mają mianowicie usunąć z sanktuarium cało i ofiary krwawe i płynne, znieść y, obchodzenie szabatów i uroczystości czyli nie świętować, nie wolno świętować y, zbezcześcić sanktuarium i święte sprzęty, y, postawić ołtarze, świątynie i dole oczywiście tych pogańskich bóstw, y, składać ofiary ze świń i nieczystej zwierzyny. A zostawić swoich synów nieobrzezanymi i siebie samych skalać wszystkim, co nieczyste i nieświęte, mieli zapomnieć o prawie i y, za, zniechęcać wszystkich y, do czynów zgodnych z nim. A kto nie postąpi według tego nakazu królewskiego, umrze wow! No, słuchajcie, coś takiego to już jest, to już jest faszyzm, reżim i w ogóle. No, ja tutaj oczywiście przeskakuję. Potem wielu dbających o sprawiedliwość i prawo obeszło, odeszło na pustkowie, aby tam osiąść. A tam kupię sobie trochę ziemi, na przykład w ja wiem, gdzie, no. Bieszczady. o, w Bieszczadach i tam sobie będę rzeźbił, po cichutku, będę mieszkał. No ale dobra, osiedli sobie tam. Ale dowiedzieli się o tym, życzliwi donieśli, oczywiście. No i. Yy, Wysłał król swoich żołnierzy i swoich wykonawców, czyli urzędników. I oni powiedzieli tak: Nie poddamy się i nie wykonamy rozporządzeń króla przez naruszenie dnia szabatu. Hmm, ciekawe to jest, prawda? Bo tak, bo oni są nazwani ci, którzy według prawa żyli, a tutaj nie poddadzą się prawu. Hmm, czyżby było jakieś prawo wyższe niż to prawo królewskie? Ciekawe. Hmm, dobra, no. Więc zaraz tamci ruszyli do walki z nimi, a oni nie sprzeciwili się im, nawet kamieniem w nich nie rzucili i nie zabarykadowali swoich kryjówek. Powiedzieli tylko: Umrzemy wszyscy niewinni, niebo i ziemia są świadkami, że niesprawiedliwie nas mordujecie. I tamci w Szabat zaatakowali ich, zginęli wtedy oni sami, ich kobiety, ich dzieci, ich dobytek, razem. Blisko tysiąc osób. Dowiedzieli się o tym, mm, dowiedział się o tym Matatjarz i jego bliscy bardzo nad tym boleli. Mówili jeden do drugiego: Jeżeli wszyscy postąpimy jak postąpili ci bracia, i nie staniemy do walki z poganami w obronie naszego życia i naszych praw, to bardzo szybko usuną nas z tej ziemi. No dokładnie. I o to chodzi. Mm -hmm. I tego dnia po naradzie podjęli decyzję. Jeżeli jakikolwiek człowiek stanie do walki z nami w dzień Szabatu, będziemy się bić z nim i nie będziemy wszyscy ginęli, jak zginęli w kryjówkach owi nasi bracia. Wtedy skupiła się przy nich grupa Asydejczyków, czyli bardzo pobożnych ludzi, bardzo dzielni Izraelici, każdy w pełni posłuszny prawu. Później wszyscy uciekający przed krzywdą przyłączyli się do nich i powiększali ich siłę. No i potem cała ta księga jest świetna, bo pokazuje, jak oni no, w niesamowity, dzielny sposób walczyli. Hmm. Słuchajcie, uzasadnieniem tych wszystkich ustępstw, które myśmy poczynili, hmm, motywem to był strach przed, przed, przed śmiercią, przed chorobą, czyli strach. A Jezus mówi: nie lękajcie się. A. A uzasadnieniem to, że w Biblii napisane jest przestrzegaj prawa. No dobra, ale jest prawo, jest prawo ponad prawem, jest król i jest Bóg ponad królem. Musimy być obywatelami praworządnymi, o ile nie łamie to tego najwyższego prawa. I, wiecie, były takie sytuacje w historii polskiej, przecież stosunkowo niedawno, bo to to się działo, pf, 2000, teraz jest 2022. Plus 167, 167 to było 2170 więcej niż 2170 lat temu. No to dawno było, ale teraz niedawno, bo nawet do lat 1960 byli ludzie, którzy, którzy nie podlegali reżimowi, reżimowi komunistów, którzy tutaj zaczęli w Polsce rządzić. I y, bezpiekie, bardzo ganiali bezpiekie. Wykonywali wyroki, ja mówię już po wojnie. Wyroki, i dlatego ta bezpieka nie była taka bezczelna, y, bo się bali. Jak, jak, jak w Rosji czy w innych miejscach. Y, no W czasie wojny też te, te podziemie robiło wyroki, i, i nie było, to, to zło było ograniczone żeby kochani, żeby zło rządziło żeby zło zwyciężyło to wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili pasywnie poddali się i tak jak tutaj było napisane wtedy bardzo szybko nas nas wszystkich zabiją, prawda? no więc to jest takie coś dla mnie sól, która, która nie różni się od, od smaku tego wszystkiego wokół nie jest solą, na nic się nie nadaje bo to ani jedzenie, ani przyprawa My może kiedyś będziemy traktowani jak ci żołnierze wyklęci. Oni nie, nie byli chwaleni, to byli wielcy bohaterowie, teraz trochę się ich przywraca, ale przecież Królestwo Boże to jest Królestwo Boże i my walczymy. Tylko naszym orężem jest wiara, naszym orężem jest miłość, naszym orężem jest, jest słowo, które jest zapisane. I, I my jesteśmy w wojnie, my jesteśmy w czasie walki, a świat w świecie jest tak, porządliwość oczu, porządliwość ciała i pycha życia. Numer jeden, musimy się kochani odłączyć, odłączyć od tego świata, żeby nie być pod wpływem, tylko żeby być wpływem, to znaczy nie dać się zaprogramowywać. A numer dwa, pamiętać o tym, że ja plus Bóg to już jest większość. A myślisz sobie, o ja taki malutki, co ja mogę? Kochani, komar jest taki malutki, a jeden komar w sypialni może spowodować, że taki wielki ty nie będziesz mógł zasnąć. I o całą noc załatwiono. Także kochani, słuchajmy Boga, nie bójmy się. I pamiętajmy, że jesteśmy ważni, że każdy z nas się liczy. Nie byłoby oceanu, gdyby nie było maleńkich kropelek, które go tworzą. Wszystkiego dobrego. Przede wszystkim módlmy się. Do widzenia, do usłyszenia, bądźmy z Bogiem, cześć!